Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Dekorowanie wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Miazga kakaowa jest kluczowym półproduktem do produkcji czekolady. Drugim niezbędnym składnikiem jest tłuszcz kakaowy, masło kakaowe, który uzyskuje się z miazgi kakaowej metodą tłoczenia w prasach hydraulicznych. Produktem ubocznym tego procesu jest kuch kakaowy, który wykorzystuje się m.in. do produkcji kakao. Aby sporządzić masę czekoladową, miazgę kakaową łączy się z roztopionym tłuszczem kakaowym w takich proporcjach, aby powstał produkt zawierający około 30% tłuszczu. Na tym etapie dodaje się również cukier puder. Zwykle mieszaninę tych składników zagniata się w melanżerze lub mieli w młynie pięciowalcowym. Tak otrzymaną masę czekoladową poddaje się następnie konszowaniu, które polega na intensywnym i długotrwałym mieszaniu płynnej masy w specjalnych, podgrzewanych i utrzymujących stałą temperaturę 55 do 90 stopni Celsjusza zbiornikach, zwanych konszami. Konszowanie przeprowadza się w celu zhomogenizowania i zemulgowania składników masy i odparowania nadmiaru wody. Dzięki temu ważnemu zabiegowi czekolada uzyskuje łagodniejszy smak, traci nadmiar goryczy pod wpływem oddziaływania tlenu, a także nabiera gładszej aksamitnej konsystencji. Na 2,5 godziny przed końcem procesu konszowania obniża się temperaturę do 55-58 stopni Celsjusza w czasie około 1 godziny i dodaje resztę tłuszczu kakaowego oraz lecytynę, wanilię i ewentualnie esencję. Dodatek lecytyny jest powszechnie stosowanym sposobem zmniejszenia lepkości mas czekoladowych, szczególnie przeznaczonych do produkcji kuwertury. Tak powstaje masa czekoladowa, którą należy poddać temperowaniu. Temperowanie mas czekoladowych polega na wstępnej krystalizacji tłuszczu kakaowego zawartego w czekoladzie. Optymalne temperatury temperowania zamykają się w granicach 28-32 stopni Celsjusza. Dzięki temperowaniu czekolady masy mają gładką konsystencję, odpowiednią płynność ułatwiającą formowanie oraz po zastygnięciu uzyskują połysk. Na zakończenie tych procesów technologicznych powstaje kuwertura. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.